Bo to właśnie teraz chce się dotarć do... Właściciel Citroena o numerze rejestracyjnym WI2157H proszony jest o przestawienie auta. Czy to może ktoś z Państwa jest właścicielem tego Citroena? Zaczekamy oczywiście, tylko opóźnimy naszą rozmowę, chociaż jaka to była rejestracja? Gdzie ja mam kluczyki? Jeszcze coś się dzieje? Już znajdę, czyli znajdę. Wewnętrzna kieszeń marynarki. Tam zwykle chowasz. Tato? Co tato tutaj? A zresztą wiesz co? Wow, zawsze noszę zapasowe. Tato, ale jak to masz kluczyki do mojego samochodu? Schowano tak, na wszelki wypadek, synek. Jak widać, czasem obawy starego mogą się sprawdzić. Wiesz co, pamiętam, jak dawałem ci swoje pierwsze kluczyki. Tato, o tym później, załatwimy w to dom, dobrze? Tymczasem wytłumacz, co ty tutaj... To ja tutaj robię, ale bardzo cię proszę. Dostałem zaproszenie na tę konferencję. Jako drukarz, nie jako twój ojciec. Synek, dasz mi coś powiedzieć? Bardzo proszę, to tutaj mówię. No więc dostałem zaproszenie na konferencję. Ładne. Imienne. Jak wy to teraz mówicie, spersonalizowane. Właśnie, właśnie. No przecież mówię, że bardzo ładne. I tak sobie myślę, że to fajne takie. Wiesz, synek, naprawdę dla mnie w tradycyjnym druku to byłoby raczej trudne do zrobienia. Chociaż można by sobie pozwolić na odrobinę luksusu. Jakbym tak wydrukował partię z pustym miejscem na dane osobowe, to i masę dałbym zajęcie, nie siedziałaby godzinami w internecie. Miałaby robotę na miesiąc. Poczekaj. Jeszcze mi powiedz, ile to cyfrowe to kosztuje, co? No nie mówisz mi chyba, że to taniej niż po wstecie byś zapłacił. A, jeszcze jedna ważna sprawa. Powiedz mi, jak ja miałbym sprzedać te wydruki, tylko bez tej twojej astrofizyki, to mów do mnie czarno na białe. No bo wiesz, ja nie mam nic przeciwko tym maszynkom, naprawdę. Moment nie jest najgorszy, żeby w coś się zainwestować. Kryzys był, ale się zmył. Wiele firm kolegów padło, to fakt. Niejedno widziałem, ale cicho, nie śpi licho. No, ty sobie teraz, synek, policz, podumaj i powiedz, jaka jest ta moja, jak to teraz często mówisz, wartość dodana. A ja sobie znajdę jakieś ładne krzesełko. No tutaj są na sali jakieś może jeszcze zwalone. Przepraszam Państwa za mojego ojca. Tak mi się to zdarza czasami. Ale czarno na białym? Bardzo proszę. Zależy, ile tata tego czarnego na tym białym chce położyć. Siadaj wygodnie, posłuchaj chwilkę. I wiem, co tata teraz powie na to, co ja mówię. Tyle, żeby było wyraźnie prawdę widać. A jeszcze mi powiedz, synek. Bardzo proszę. Te cyfrowe maszynki nadają się do produkcji opakowań mających kontakt z żywnością? Jak najbardziej nadają się, tata. A certyfikat jakiś mają? TÜV, proszę bardzo, niemiecki. A na przykład papierki do cukierku. Jak najbardziej można. A ja będę chciał zadrukować tylko kilogram próbek. Tato, choćby 10 deka, nie ma problemu. Jest to, może ty i masz rację, 10 deka chyba wystarczy. Chciałem ci, synek, kupić te 10 deka i zadrukować. I matce z 10 deka też bym kupił. Że ty tak wierzysz w tego swojego starego. Tato, to nie jest kwestia wiary. Nie jesteś stary, dopóki słuchasz tego, co się wokół ciebie dzieje. To wystarczy. Słucham tego, naprawdę, naprawdę. Ja myślę, że to jest trochę tak. Drukowanie bez wartości dodanej to jak dobry Citroen, tyle że bez kluczyków. Właściciel Citroena o numerze rejestracyjnym WI2157H proszony jest o przestawienie auta. Dzisiaj. No właśnie, tato, wiesz co, ja szybko to auto przestawię. Państwo chwilę zaczekacie i później będziemy kontrolować, bo czas na... Wiesz co, synek, ja ci to auto przestawię, a ty mi później opowiesz, co się tutaj działo. Tato, ale kluczyki mi dałeś przecież. Mam jeszcze jeden komplet, na wypadek jakbyś zgubił. Ach, jednak czasami pomoc rodziny jest nieoceniona. Mam nadzieję, że Państwo... Ale synek, o najważniejszym jeszcze nie powiedziałeś. Tato, chyba jednak o wszystkim mówiliśmy, o czym to? Polska dola, do boju, biało-czerwoni. Już, tato, wystarczy, na dziś wystarczy twoich występów, ale trzeba, tacie, przyznać rację, że to jest ważna informacja jeszcze, ponieważ wieczór zaplanowaliśmy dla Państwa sportowy.
O godzinie 19 spotykamy się w Starym Młynie, to jest po drugiej stronie ulicy, tam serdecznie zapraszamy o 19. Przed 19 będą bardzo miłe koleżanki nasze, które będą Państwa kierowały, gdyby ktoś nie mógł trafić, ale naprawdę nie będzie problemu. Tam spotkamy się z panem Włodzimierzem Szarowiczem, zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji. Całość odbędzie się pod hasłem Euro 2012, więc też trochę o przyszłości, będzie też trochę rozgrywek. Serdecznie Państwa zapraszam, ale zanim wieczór sportowy, to jeszcze chwila na zajęcia praktyczne i warsztaty. W sali obok, konkretnie w sali diamentowej, to jest po drugiej stronie korytarza, stąd tak na ukos trzeba iść, mogą Państwo zapoznać się z narzędziami do personalizacji wydruku, z oprogramowaniem do tworzenia fotoksiążek, a także z systemem pozwalającym kontrolować jakość wydruku. Wszystko to oczywiście są systemy firmy Konica Minolta. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.